będziesz chciała jeszcze być w organizacji Fame MMA, czy po tym wszystkim, co się wyje... To jest moja ostatnia walka. Bardzo mnie zranili. Przede wszystkim Bardęga. Katarzyna, Lara, La Luna, Aleksander! La Luna, 69 kg. Jak wchodzę do klatku, to mi się film urywa. Jestem po prostu gorsza niż facet. Ta generalnie a poszło do ciebie to, że się całe życie napieram na ulicy? Z facetami z dupami? Bo byłam wyzywana od plastików. Jak taka kobieta z takim piersiami, z takim tyłkiem może się bić? Przestań. No to wam pokażę, że taka kobieta właśnie, która ma piersi, ma tyłek, rozpierdala każdego w klatce. Coraz bardziej ona zaczyna ryzykować, ale znowu złapanie za koszulkę. Czyżby? Nie możesz jeszcze raz złapiesz za koszulkę, odejmę ci bum. Jasne? Jasne? Nie wiem, czy państwo to słyszeli. Po prostu miałam jakąś taką fajną manię, że lubiłam się napierdalać po ryjach, nie? Wydaje się osobą bardzo pewną siebie, jestem pewna siebie, ale mam też duże serce. I mam też duże serce do walki. Nie boję się wyjść, mogę nawet się napierdalać z facetami. O tym przekonamy się w oktagonie, na razie nie strasz, nie strasz. Ale mam wrażenie, że nie ma w ogóle dynamiki La Luna, teraz próbuje klinczować, a Wiktoria sprytnie ucieka. Kondycja z piłki ręcznej na pewno jest. Ja pierdzielę, nie chcę patologii narobić, bo ja nie jestem patologiem, ja jestem normalna, tylko mam charakter po prostu, nie pozwolę sobie, no i... Po pierwsze, to frajerze się tak do mnie nie odzywaj, zrozumiałeś? Bo szczękę to mogę tobie wyjebać zaraz. Ja nie chcę patologii narobić. Jesteś w programie, w którym rozmawiasz, masz interakcję między uczestnikami. I co? Na tym to polega. Ale pytanie było do mnie zupełnie z innej beczki, na chuj się wpierdalasz w ogóle? Zobacz, tak samo ty powiedziałeś, że jestem pizdą, nie mam jaj. Nie, ja powinienem na siebie jestem prowadzącym, poczekajcie, ja muszę powiedzieć. Ale ty, które do mnie było pytanie, wpierdalasz? La Luna, zaczekaj chwilę. Zaczekaj, rozumiesz, bo chcę, żeby coś wybrzmiało. Twoja baba już tobą rządzi. I to wszyscy wiedzą, rozumiesz? Wszyscy wy wiedzą. Sami stworzyliście, słuchaj, sami... Nie chcę patologii. Ja się biję na fejmie, komentuję sobie inne walki, no to ja cię wyzywam do walki teraz, skoro się bijesz na fejmie, wpierdala się między mną a nią. No bo ja myślę, że ciebie pierwszego rozpierdolę, ją biorę na podwieczorek. Wiecie co, że byście zrobili? Oczerniliście mnie przed całą Polską, że ja nie jestem winna. Ja mam butik, 3-4 lata, ja nie miałam nigdy w życiu wezwania na policję. Doszły mnie słuchy z ludzi od fejmu, że złożyłeś już donos na prokuraturę na mnie. Czy to prawda? Nieprawda, ja nic z takich rzeczy nie robię. Ja po prostu nagrywam filmy w internecie. Dostałem od fejmu informację na ucho, że nikt takiej informacji nie przekazał, że teraz wymyślasz bzdury. Dobrze, okej. Okay. Żeby było jasne, jakiekolwiek pytanie względem podróbek, peruk z AliExpress mi zadasz, nie dostaniesz żadnej odpowiedzi. Dlaczego? Ja nie jestem na prokuraturze, ja nie jestem na policji, tylko jestem w federacji, kurwa, fame, po to, żeby się bić, a nikomu tłumaczyć. Jasne? Koniec tematu. Dla mnie nie jest... La Luna miała swoją 20-osobową grupę znajomych, gdzieś na trybunach, która przytakiwała na każdy jej punchline lub wszystko, co jakby w momencie, gdy odbijała piłeczkę. Czy jest dla ciebie okej, czy na przykład by było dla ciebie okej, że ktoś, kto z tobą nie współpracuje, bierze twoje zdjęcia, przerabia je, bo na przykład bierzesz zdjęcia celebrytek, przerabiasz ale je ja nigdy w i życiu, udajesz, że noszą twoje peruki? Ale nigdy w życiu nie przerobiłam żadnego zdjęcia celebrytek. Jedyne, które przerobiłam, to są moje. A Kylie Jenner? Kylie Jenner, kurwa, jest u mnie oryginalnie taka, jaka jest na zdjęciu. La Luna, co ty pierdolisz? O ja... Ja już po prostu, jakby jak słyszę La Lunę, już nawet nie chodzi o argumenty, tylko sam głos mnie doprowadza do kurwicy już. No ja z nią rozmawiałem, ale ona, jak ona zaczyna krzyczeć, nie daje nikomu dojść do słowa i widzę ten Sylwek, który no jest Sylwkiem, on musi trochę podłubać, kurwa, no to jest Fame MMA, to jest Sylwester, a ta po prostu co trzy słowa i nienawidzę, jak ktoś nie daje dokończyć drugiej stronie. No a potem argument jedyny jest taki, no to weź mi prokuratora, kurwa, a nie ma już jakiejś takiej, nie wiem, przyzwoitości czy jakiejś takiej zwykłej rozmowy, to wszędzie policja musi wchodzić, wyjaśnić. Więc tutaj akurat Sylwester akurat mi przyimponował troszkę, że ją dociskał, a w końcu te klasyczne, piękne, polskie, co ty pierdolisz, padło i to z tym się najbardziej zgadzałem. Kurwili mnie po tym, że pokazałam tutaj charakter i oblali mnie wielkim hejtem, ja pierdolę, jaka patologia, dymy. A nagle uciszyła się lalunka i oni są dalej dymów. Ja już nie wiem, o co tu chodzi, ale ja już nie dam show. Ja dam sportową walkę. Chcieliście w sportowym stylu, więc wychodzę w sportowym stylu. Ale nie sądzę, by La Luna mogła się poddać. Kolejny cios. La Luna bardzo dużo mówiła podczas konferencji, a nie postanowiła wyjść na wywiady po przegranej. Co o tym sądzisz? A co nawet nie wiem. Myślałam, że gdzieś tam ją słyszałam. No nie, nie było jej. Nie do wyszła. Tego momentu jeszcze jej nie było. Nie. Co o tym sądzisz? W tej rundzie zdecydowanie jest ona na korzyść Lali. Kto wyprowadził więcej uderzeń, bo to się przecież liczy jako to pierwsze kryterium. Wiktoria! Wiki!
jeżeli ktoś dużo szczeka poza boiskiem, to później mało umiejętności pokazuje na boisku i tak samo było chyba w tym przypadku, ale no mówię, było co było, ja się cieszę, że wygrałam.